Zacznijmy, nie mam pomysłu jak zacząć. Muszę spróbować zacząć jak Cinema. Welcome to... Oto odcinek... Chyba siódmy? Siódmy? Jest Hejd, jest Marcin Gremlins i jest Wojtek Ślepy. Cześć, chłopaki. Cześć, cześć. 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 E, więc zaczynamy z kolejnym odcinkiem, ten będzie numerem siódmy. Omawiamy dzisiaj, jeżeli chodzi o bohaterów, omawiamy Axa. Więc będzie zabawnie, będzie czerwono, będzie krwiście i będzie post-orkowo. Albo po prostu orkowo. Przywiniemy sobie tak samo trochę smutne wieści z, z świata Doty ogólnie. Um, co jeszcze tam sobie przewiniemy? O, ogarniemy pytania wasze, tak jak zawsze, coś z polskiej Doty, jakieś turnieje, jeżeli były, i może coś zapowiemy, a może znowu powiemy, że zapowiemy wkrótce, tak jak zawsze, więcej. No i musimy też popowiedzieć o tym Warhammer Chest, Treasure of the Old World o której zapomniałeś ostatnio. mieliśmy powiedzieć ostatnim razem, ale nie było czasu, bo zaczęło, bo był, bo był kto był z nami? Regulus. wina. Przez to, że wszystko sfakapował sfak i, znaczy nie sfakapował, chłopak się odnajduje powoli w rzeczywistości, wieje po Wrocławiu, <laughs> który był, nie wiem, trzy miesiące temu e, i, i wróci w końcu na pełnej, z pełną mocą, ok, z pełną mocą, a my sobie przewiniemy skrzynkę Warhammera jeszcze po drodze, więc chyba, że zaczniemy od tej skrzynki niestandardowo, co? Myślę, że jak najbardziej możemy, bo to jest dość Szybki temat. No, jest. Yy... Więc skrzynka. Skrzynka wyszła z okazji wydania tej gry bitewnej. Ona się nazywa. Musicie mi tutaj pomóc, bo za cholerę nie wiem. Yy... Świat Warhammera znam, ale ta gra jest z serii, tych serii jak Total War, tak? Total War. Dokładnie, to jest Total War. Warhammer. Wiedziałem, że tak do tego dojdę. Drogą dedukcji fucking A. Eee, więc Total War... Strzało się od planszówki. Jak się... Mm, dokładnie. Znaczy z bitewnej bardziej niż z planszówki. Z gier bitewnych, no, więc to, to. Świat Warhammera to tak samo dobre RPG, bardzo, aczkolwiek takie trochę zniemczone, bo tam dużo było takich kugelschreiberowych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest starym nerdem, to albo po prostu nerdem to grał i grał w Warhammera, no to tam ciekawy świat, jeżeli o to chodzi. Demony, spaczenie, chaos i tak dalej. I w związku z tym mamy skrzynkę w docie, która jedną z, z skrzynek w docie, bo podobno ma być druga skrzynka z Warhammerem, bo tam było masa świetnych setów. W tej skrzynce mamy tych setów aż, raz, dwa, trzy... 11. Tak, 11 plus 1 rare, plus jeden very rare. Zaczniemy może od końca, od tych very rare i rare, bo sprawdzałem je ostatnio. Setem tym najrzadszym jest set do Duma, Demoniczny Książek Korna. Korn to jest bóg w tym Warhammerze. Bardzo zły bóg, główny zły book. i to jest w sumie jeden z fajniejszych setów, tylko dlatego, że ma ambient efekty. efekty. A pozostałe w zasadzie te sety są biedne. Są fajne, ale są biedne, bo nie zmieniają za wiele. Nawet ikonek nie zmieniają, to jest trochę przykre. Powiem Przecież tak. Na 11 setów nie wypadł ani rer, ani verrerer, więc jak zwykle jestem szczęśliwy. Ja straciłem na tych setach 5 euro, bo kupiłem 5. Chciałem Disruptora i Broadmamkę, a dostałem zupełnie co innego, więc sprzedałem szybko. Dzisiaj mamy 14, od wczoraj można te sety sprzedawać, i tak jak przewidywałem, gdzieś o tym pisałem, e, kosztują po, w zasadzie pół euro, po 50 eurocentów, więc jeżeli ktoś kupił skrzynki, to trochę, to trochę popłynął. Wystarczyło poczekać i było lepiej. A ten set do Duma kosztuje 21 euro. Póki co bo sprawdzałem go dzisiaj rano, e, mogło się to oczywiście zmienić, więc niczym specjalnym moim zdaniem ten set się nie wyróżnia. Wolę ten set, który wspomniałem, e, do Duma, z którego sam korzystam. To jest Washun What so fucking set? Jest naprawdę dużo lepszy, moim zdaniem. Dużo lepiej się prezentuje. Zmienia ikony. Zmi wygląda w ogóle dum zajebiście w tym secie. Jest chyba najlepszym, co może być jeden z lepszych setów w grze, jakie są dostępne. Ever. Zanim nie wyjdzie ta Broadmother, którą wam ostatnio pokazywałem, która będzie zajebista. Po prostu będzie zajebista. A set do Broadmother najwyżej wam udostępnimy pod pod tym filmikiem, bo jest naprawdę godny, bo ma kobietę na plecach i w ogóle nie przypomina pająka, tylko jakąś abominację. Tak zajebisty, że aż brak mi służy, żeby opisać A jego... A do tego wrzuciłeś właśnie. No... To strasznie... Powiem ci, mi zupełnie się nie podoba ale to okay. kwestia gustu. Dobra, i tak wrzucę tego seta. Może ktoś napisze, czy jest fajny, czy ja mam po prostu taki spaczony gust. A wracając do skrzynki Warhammera, to rzadkim przedmiotem jest fajnie wyglądający set do kunki Jest to set Witch Hunter Templar się nazywa. Nazywa więc jakiś y, łowca czarownic. No wygląda dość łow, łowiec, łowiecko i czarownico, y, czarowniczo. Czarowniczo? Czarowniczo nie. Łowiąco-czarowniczo. Tak wygląda. Kosztuje 26 euro. Póki co kosztowało 26 euro, więc y, well played. Tak samo zmienia ambient efekty. Jest loading screen do tego. Zresztą wszystkie te sety mają ekrany startowe zmieniane. Um, co więcej, można powiedzieć, ma czapkę, kurwa, <noise> jest niebieski, czyli utrzymany w tematyce tutaj nie ma zmiany, jak w przypadku Skyrata, że go zmienia z niebieskiego na czerwony, jak ten set taki owiany złą sławą. Więc mm, jest ok, bardzo się podoba, Maxowi, Max go sobie strasznie zachwala. Mi średnio, poza tym nie grywam kółką. Więc... ani ten ler, ani Weryre, pomimo tego, że zawsze chcesz, żeby ci wypadło, nie były jakieś cudowne. Jest kilka no. setów, które no. były rewelacyjne w tej tak. skrzynce, ale, ale akurat te dwa nie były jakieś takie wow jakby wydali tego demonicznego paka, to by było zajebiste ten pak wyglądał, chociaż zupełnie zmieniał e, ferry dragona, więc tego wróżkowego smoka zupełnie zmieniał może przez to nie został wypuszczony no tym niemniej mamy kunkę mamy duma dum Doom zapomniany, w ogóle nie spodziewałem się, że takiego seta wsadzą na Ferrera, bo mogli równie dobrze wrzucić jakiegokolwiek innego seta i nikt by nie spostrzegł jakiejś wielkiej różnicy ale no kwestia Volvo, tak mówię może w drugiej skrzynce, o ile będzie druga skrzynka coś wypuszczą, gdzieś tam jakieś przecieki były, że ma być bo tych setów było co nie miał zgłoszonych do Kursu. A my przejdziemy do tych 11 setów y, podstawowych, czyli tych, których y, im więcej kupisz karów, tym dostaniesz. I zaczniemy od tyłu. Y, będzie to Winter Wyvern, więc Wywerna dostała dwa sety w dość krótkim czasie, bo jeden był z kompendium, y, ze skrzynki, która była tylko dostępna w czasie kompendium, nie, sprzed, nie, nie do sprzedania, nie do wytrajdowania, nie do wygiftowania. A teraz mamy Frostheart, kolejny set. No, Wyverna jest na tyle śmiesznym bohaterem, że ma tylko dwa sloty do zajęcia więc wiele tutaj więcej nie ma, ale też jest godnie, bo te skrzydła są w zasadzie rozciągnięte na cały ogon, można tak powiedzieć, czyli slot na skrzydła i slot na głowę, bo tylko tyle tutaj Wywerna otrzymuje. Ma fajny pancerz, gdzieś tam krążył taki set w internecie, gdzie na skrzydłach miała świece, widzieliście coś takiego? Nie powiem, że widziałem. I był naprawdę fajny, bo zmieniał naprawdę dużo i był dużo lepszy niż te dwa sety, które do tej pory wyszły. Może gdzieś się ukaże, może Volvo się nie podoba. Chodzą swoimi ścieżkami, robią to co mają robić. Za dużo wywerwnie nie zmienia, bo te sety nie zmieniają nic. Mają ekrany startowe i to jest w zasadzie wszystko, co każdy z tych podstawowych setów yy, daje dodatkowo, poza samym setem oczywiście, czyli poza samymi czapkami. Następnym setem jest set do Beastmastera yy, Marauder of the Chaos Wastes E, tutaj już jest trochę fajnie, ale też bizmaster jest dużo bardziej wdzięcznym bohaterem, bo oprócz tego seta, który otrzymujemy, który jest powiedzmy średni, tutaj e jest fajny. wolę Chimerę, szczerze powiedziawszy. I dodaję skilla, dwa mecze miałem Beastmaster'em odkąd te, od, 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 od włożyłem ten set i dwa wygrałem. Okej, okay. no to pay to win w takim razie, się )Yeah. dota robi idąc w stronę y, panów z Riot i Ligi Legend, Peyton. więc no spoko, dobra. Dobra, nie ma problemu. Eee, skoro tak, to będę musiał sprawdzić. A zmienia zwierzaczka e, na takiego fajnego z czterema oczami w zasadzie. Zamiast dzika jest jakiś psopodobny stwór z czterema oczami i nie wiem, z, na oko patrząc z ośmi ośmioma kłami i rogami wystającymi z różnych dziwnych części ciała, nawet z nóg i... Okej, okay, nieważne. Ym, I kruk. Zamiast, zamiast ptaka jest kruk, mm -hmm. który też ma jakiś tam Kruk Jest z... ptakiem ale normalnie z ptak, ja mam na przykład takiego czerwonego ptaszka, yy, znaczy tego, jako zresztą nieważne. Mam takiego czerwonego yy, Samona, <gry> yy, który był zbagowany przez jakąś część czasu i nie, nie pokazywało go, tym jest jeszcze loading screen, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o Bizmastera. Przejdźmy, może dalej bo się zapędzam w jakieś dziwne ptaszkowo-pszczółkowe tematy. Następny jest aks yy, bardzo, jeżeli ktoś gra w Warhammera 40k, to mi bardzo przypomina tych orków z Warhammera 40k, bo na plecach ma yy, taką ładną zbroję, a nazywa się Black Ork Warboss, więc yy, no, wiele mówi dlaczego przypomina orków, bo po prostu jest orkiem, zresztą sam Ax jest orkiem, yy, a przynajmniej był w pierwszej docie. Dużo czerwonego, fajny topór, czy fajny topór to kwestia sporna, są lepsze topory, na przykład ten z setu z tym baranem, czyli deram z coś tam, bo bardzo fajnie ja do tej pory go używam, sprawdza się więc. Ja tylko, że ja powiem Ci tak, ja mam z tym problem, bo do Aksa mam trzy Immortale już w tym momencie. No. Mam legendarny, prawda, czy tam mityczny, mityczną broń, i włożyłem z tego setu tylko i wyłącznie pasek. Okej. Okay. I to jest takie. Yh, nie wiem, no powinien dla innych robić jakieś sety, bo kurczę, akcja jest tak obstawiony setami, że to jakaś masakra jest. No ile setów do PA na przykład, ile setów do Juggernauta? Nie wspominając o Nature's Profecie, który ma chyba najwięcej temu w grze, z tego co pamiętam. Crystal Maiden ma sporo i temów i ja mam cały czas dylemat, bo najbardziej żałuję tego, że ma w miejsce fryzury yy, Arkane? Nie. no? No, w miejsce fryzury ma, ma swoją. Ma, ma swoje Immortale, tak samo i nie mogę ich zmienić, bo wolę mieć dwa Immortale niż na przykład jakieś fajne włosy, co też jest problemem. No, ale... Bo ma fajne duże włosy. Ma, ma fajne. Tak samo jest z liną, która ma, to lina ma Arkanę zamiast głowy i ta arkana jest biedna, bo nie dość, że lina jest maraka od doty, to jeszcze flamuje, bo i płoną włosy, więc jest łysa i jej głowa. no Na Boga tak. Więc można by było zrobić jakieś oddzielne sety na Arkane, no ale nie to nie, może się kiedyś doczekamy jak będzie więcej arkan, tak, czekamy na Arkane do Juggernauta, zobaczymy co nam e, Volvo następne wypuści. E, a wracając do skrzynki z Warhammera, czyli do, 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 do skarbu Starego Świata, kolejny w kolejności jest, no właśnie, też pan, który ma e, shitload e, setów, czyli Pudge, Champion of Nurgle, Champion Nurgula, nie pamiętam kto to był, Nurgle też jakiś... E, to był bóg tam jednących rzeczy. No, on tutaj ma właśnie rękę taką dość nieciekawą, mógłby się udać do dermatologa, bo jest jakaś zielona i w ogóle dziwna. Plus na brzuchu, z przodu, w miejscu e, well, pępka ma waginę dentatę, tak to wygląda przynajmniej. Kiedyś uh. był, taki, kiedyś był taki, taki film o zębatej waginie, taki horror klasy B, naprawdę fajna sprawa. To dokument był. What? No dokumentalny film to był, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Może, może dwie, już dwa różne oglądaliśmy, ale nieważne. No i standardowo. Hełmik ma najfajniejszy z tego. No, Hełm jest całkiem spoko. Uh, hak też jest fajny. Ale znowu następna rzecz, masz tego, tą taką fryzurę, która ci rośnie i więcej grasz. No, parzem. no, 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 no. no, no i, i kurczę, no to jest takie już w tym momencie robi się... za dużo jest takich no, temów. Patrz też nie może narzekać na bragi temu, więc kolejny set do niego i loading screen. Nic wiele więcej nie, nie zmienia. Mm, przechodząc dalej mamy yy, krasnoludzki żyrokopter, czyli Dwarf Gyrocopter. No i tutaj już jest mała zmiana, bo zmienia model. Tak, troszkę inaczej wygląda ten model, bo jest yy, przemodelowany, model wygląda inaczej, bo jest przemodelowany, zajebiście, ok. Bo ma zmieniony kształt po prostu, a nie tak już jest <laughs> więc to działko z przodu, trochę bardziej smuklejszy, trochę w takich klimatach starożytnego Rzymu utrzymany poprzez, poprzez hełm jakiegoś Centuriona, Dekuriona, czy ktokolwiek to by był z takim pióropuszem charakterystycznym są działka, jest śmigło od spodu wolejne niestety do jaroktera, szczerze powiedziawszy, więc. Ja mi to nie przeszkadza. Uważam, że ten hełm jego jest fajny. Najgorszy set, który był w tym momencie, do niego przechodzisz, The w Engineer. Tak, a to właśnie są zdania podzielone, bo wie, czytałem wiele recenzji, że to jest najlepszy set do snajpera jaki tylko jest. To nie jest moje zdanie, bo ja nie jestem jakimś sniper picker za bardzo, to raz, a dwa, że to też nie jest postać, którą się jakoś jarał. Yy, poza Immortalem oczywiście, no to używam tego seta, jakieś tam machiny, która sprawia, że jest cyklopem i tak dalej, i tak dalej. Po drodze było 100 milionów setów dla niego, jak chociażby ten, który zmienił mu karabin na gitarę. Tak, to jakiś tam Rockstar to było już w ogóle Liga Legend, tak bardzo że. I don't know, boys. Okej, okay, zostawiam przy tym, że ten set nie jest niczym specjalnym, bo nie jest niczym specjalnym. dodaje skrzydełka, zmienia troszkę uczesanie brody. Pelerinka jakaś się pojawia, która jest zepsuta, bo gubi się w ciele snajpera, jak ten biega. Także no, ale jesteśmy w becie, kiedyś to naprawią. Okej. Okay. I z, może zmienimy, zmienimy biegun, bo ze snipera, który okej, okay, nie będziesz jest beznadziejny. Przejdźmy, przejdziemy do Disruptora, który jest zajebisty, moim zdaniem. Jest naprawdę jest jest świetnie kozak. wyglądającym setem, chyba jeden z lepszych setów do Disruptora jako całość. Skarsnik and Gobla zmienia właśnie mounta na jakiegoś typowo demonicznego potwora. Ciężko stwierdzić, co to jest dwunożny, jak, jak, jak każdy mount Disruptora, czy jak większość mountów Disruptora. A sam Disruptor wygląda kozacko właśnie bardzo jak jakiś orkowski mag, pomijam właśnie fajny kaptur, ogromny nohal orka, odstające uszy i co więcej, zbroja w standardzie raczej, ale seria jako całość prezentuje się naprawdę, naprawdę godnie. Tak jest, podzielam twoje zdanie. Mm, więc po Disruptorze mamy zgoła inny rodzaj bohatera, bo z supporta przerzucimy się na Offlinera i mamy tutaj Centaur Warrunnera w secie Wybrańca Chaosu i muszę przyznać, że ten topór wygląda zajebiście. Nie zwróciłem na niego wcześniej uwagi. Wygląda fajnie, ale to jakby miał nim machać. Nie Centaur ostatnio dostał całkiem ładny Immortal, o którym wspominałem, nie wiem, odcinek temu, dwa odcinki temu to był taki hełm, w zasadzie nie hełm, tylko czaszka, która się nazywa piekielnym wodzem, niech będzie tak jest, czaszka piekielnego wodza, nie wiem jak to naprawdę nazwane jest na polski chyba blisko jesteś, no która jest dosłownie czaszką jakiejś kozy z rogami która emanuje czerwonym światło, Jakby go dorzuci do tego ten toporek to już zupełnie piekielnie zacznie Centaur War Runner wyglądać Mm, więc ogólnie set jest całkiem w porządku, ładna zbroja utrzymana w kolorach czerni i złota, czyli dość dystyngowanie można powiedzieć. To jest najbardziej Warhammerowy set wszystkich, tak mi się wydaje. No, dużo masz tutaj racji. on stoi, widzę, po 13,30. 13 euro? Docenili ludzie. Co? Niemożliwe. No? no to zobacz sobie dalej. 13 euro? A gdzie ty to patrzysz? Za ten set? No rynie. Ale ty patrzysz na genuine no, tak. pewnie. To znaczy... Genuine sety były, jeżeli tak, kupiłeś. Jeżeli kupiłeś grę. Tak. Total War Warhammer, dostawałeś, nie wiem, skrzynkę dwie czy kilka skrzynek, z których dostawałeś sety te, które teraz dostają ludzie. Tylko z prefiksem Genuine, tak? Tak? Jak kupujesz arkanę jak jest sprzedaży, to dostajesz arkanę z prefiksem Genuine. Tak samo działa to w przypadku tych setów, bo nie wierzę, żeby ten set ze skrzynki za 2 euro kosztował 13, nie ma po prostu opcji, tak jest. bo za 13 euro kupisz, pff, szybko licząc, 2,20 dzielę na 136 takich skrzynek i jest szansa, że dropnisz ten set, więc a, to na pewno jest genuine, na 100%, Wojtek, patrzysz na przedrostek genuine z takim zielonkawym napisem zamiast zwykłym. Nie ma tam takiego, a zielony napis. A ma. widzisz, no to jest genuine po prostu. No dobra, no to nie wiedziałem. To jest ta różnica, że te przedroski. Nie, nie przedroski Genuine no. można otrzymać tylko po prostu, jeżeli kupisz coś, bo one są zazwyczaj są dodawane do przedmiotów, które można otrzymać czasowo, tak? Na przykład autografy. mają przedrostek Genuine, bo można je kupić tylko przez jakiś czas na rynku, tak? Czyli... Ja, ja mam chyba do y, głowy do, do tego, no, do Ancient Apparition, właśnie Genuine, bo dostałem mikro plusza takiego. Y, no. Kiedyś tam od, od żony dostałem skrzyneczkę w środku i właśnie z tej skrzyneczki wypadło mi to. Więc, więc i też jest Genuine. No bo to właśnie tak jak mówię, to jest, yy, jak to powiedzieć, tak samo jak te sety, ten, już wracając po raz kolejny do tej y, kozogłowy centaura, yy, można by było trzymać Genuine w kolorze czerwonym, tak jak wspominałem, jeżeli się widział First Blooda i było się w Key Arena w Seattle w czasie TI6, tak. To też dostawał przedrostek Genuine, a nie, to był jakiś bloody coś tam, coś tam, więc teraz za daleko się zapędziłem, ale mniej więcej o to chodzi, że niektóre przedrostki są po prostu specyficzne, więc nie będziemy się zagłębiać, może poświęcimy na to trochę więcej czasu w kolejnym odcinku, zobaczymy, bo to też ciekawie. Ciekawe. Może pójdziemy w tym stronę, może coś zmodyfikujemy. Tym niemniej, kolejnym setem trzy ostatnie nam zostały sety do omówienia, w zasadzie trzy pierwsze, bo w takiej kolejności się pokazały. Jest set do Necrofosa, mistrz Nekromanta. Fajne na naprawdę fajne plecy. Dużo czaszek. Ekstra kosa. Ekstra kosa, no kosa też jest w ogóle. Ten set jako cały sprawia całkiem, fajną, całkiem fajne wrażenie. Miałem go, ale go sprzedałem. A to dlatego, że mam do Necrofosa chyba tego seta. W którym nosi trumnę na plecach. Wiesz co, ja mam do niego tego Immortala, co, yy, co ma na plecach. Dodatkowo ma taki fajny, był taki set, gdzie ma taki kaptur i wygląda rewelacyjnie, strasznie mi się podoba. No właśnie, bo on ma dwa style i drugi to jest z tym kapturem. No i, i mam to z tym mi. i. To jest Hood of Decay, tak? Czyli kaptur z zgnilizny. Chyba tak, chyba I tak. I tego jest jeszcze maska z zgnilizny. A post dokładnie. Który, no i, i on daje taki właśnie fajne zamaskowane. Ja miałem tego Immortala, dlaczego sprzedam Immortala do Necrofosa? Nie wiem. What the fuck? On miał na plecach Immortala, nie? Tak jest. Taki, jak y, ten pierwszy skill mu zmienia, takie łapki do tego latają. A to było z poprzedniego TAS, E5, nie? Tak mi się wydaje. No to gdzieś w międzyczasie zerknę, zobaczę ile to kosztuje teraz. Każdy taki to jest do 2 euro chyba. No, było, no, nie więcej na pewno. Ale ten serial jako cała sprawia naprawdę fajne wrażenie. Wracając do tego, do, do skrzynki. Yy, jakiś tam jeszcze tom spaczenia. Ładny, kościany kaptur. Ładnie uczesana broda. Widać, że się dba, mimo tych lat, mimo tego, że jest martwy, to daje radę. Mhm. Przedostatni set y, Big One, a w zasadzie Bigan, y, Alchemist opancerzony ogr i siedzący na jego szczycie wyglądający w czapce, podobnej do czapki Dizraptora, bardzo, tak patrzę na szybko to, no, czapka Dizraptora w zasadzie Ktoś od kogoś kserował albo się inspirował kimś, e, tak samo... Nie, bo, bo wszystkie te, bo to jest jakaś tam rasa w Warhammerze, Tak, która... tak, to są orki, to są orki, a ich magowie mają takie czapki, dlatego takie podobieństwa, nie inne. Set nie zmienia nic, tak jak pozostałe sety nie zmieniają nic, więc... Co więcej można powiedzieć? No jest mocno w klimacie Warhammera, mocno w klimacie orków Warhammera, więc trochę Disruptora, trochę Axa. Dla mnie spoko, ten jest jeden z fajniejszych. Say so. Ja już mówiłem, jaki mam winrate'a chemikiem, więc nie ma zamiaru wydać na niego szekli i y, chyba najlepszy set jaki można moim zdaniem dostać ze skrzynki y, do do arach Arachnarok chyba jakaś bogini była czy coś takiego w Warhammerze w każdym razie zajebi się wyglądający pająk y, utrzymany w podobnych odcieniach jak ten ostatni set, który wyszedł y, czyli pomarańcz żółtawy, no. no pomarańcz i czarny jest w zasadzie świetny, jest naprawdę fajnie wyglądający Dodaje chyba kilka oczek brodmami, bo brodmamka ma Tak, parę oczu, a tutaj ma trzy pary oczu Zmienia też pajączki No wyglądają dość podobnie Tylko czemu mają cztery odnóża, a nie 6. Albo nawet więcej Brodmamka ma 8, a one mają cztery, bo są małe, wykształci się więcej W zasadzie jest naprawdę fajne i chyba jest warty zakupu, naprawdę Jest mega, mega Zajebisty po prostu Cztery itemy i Cztery itemy w secie i dodatkowo ładna tapeta z pająkiem. Dobra, to mamy z głowy, więc przejdziemy do yy, świata Doty i Pronius. News. Proniusy. Zostaniemy w klimacie, póki jeszcze zostało kilka dni, bo zostało nam dokładnie 3 dni, czyli do końca tego tygodnia zostało, zostało nam czas, żebyśmy. Zamknęli tak zwane, żeby drużyny zamknęły swoje składy. A zaczniemy od takiej mocno smutnej wiadomości: znaczy smutnej, nie pokrzepiającej, no ale prędzej czy później musiało się to stać. Więc starzy ludzie w końcu odchodzą na emeryturę i w tym wypadku odchodzi Fir Więc legenda Doty od nie wiem od jakiego czasu związany z grą, od zawsze, tak? Można by powiedzieć, że od zawsze związany z, z Dotą. Nawet wcześniej. E, osobiście, chyba dla mnie, najważniejsza postać ważniejsza w docie nawet niż Dandy. Jeżeli ktoś miałby cokolwiek powiedzieć. E, a dlaczego? Dlatego, że nie było żadnych tutaj przypałów z nim poza paroma zdjęciami. Poza jednym zdjęciem w lustrze w zasadzie. E, to dawał sobie radę. E, nie odchodzi zupełnie z doty. Odchodzi, przychodzi na emeryturę od grania, bo ma kontuzję. Bo ma kontuzję nadgarska, która nie pozwala mu grać profesjonalnie na takim poziomie, jakby chciał. Już zmienił pozycję, bo grał Kerry, później grał y, supporta, więc sporo tych zmian było. Y, no i w zasadzie co tutaj więcej można powiedzieć? Może wy kilka słów o, o Clintonie powiecie. Znaczy, wiesz, co ma kontuzja w e-sporcie? To jest tak y, troszeczkę dziwnie brzmi, ale pomimo wszystko, no cholera. No, przykład sprawa, jeśli nie możesz klikać. Bo wtedy cały świat się kończy tak naprawdę, nie wiem, ja bym zwariował chyba. No, a, a jeśli chodzi o firę, no to nie wiem czy oglądaliście ten film, no czy na pewno ktokolwiek go gra, to, to, to oglądał ten, ten dokument, co był o firze den Free to play. No, free to play i, i, i tam, i tam on. I on był taki wychillowany, strasznie spokojny człowiek. I dlatego też, też, też go dość yy, lubiłem. I wyczynił się szczerze, to był taki mój jeden stop. Kilku teamów, które, które oglądałem, które, którym kibicowałem, i no, no i szkoda gościa. W wieku 28 lat e, brzmi trochę jak paradoks: przechodzić na emeryturę, tak? Czy końcą, kończąc grę, ale tutaj chyba zarobki spokojnie mu pozwolą się zająć e, czymś innym. Tym bardziej, że on zupełnie nie porzuca doty, bo to też ciężko, żeby odejść od doty. Jak masz 28 lat, to w sumie to co można robić? Pójdziesz nagle do pracy. Hmm. Tak trochę. Nie no, czy, czy wiesz, no, no jego nie wiedza i tak dalej, jak, jako u, jego bycie z, z dotą, to, to pozwoli mu na pewno być, yy, zostać w tym świecie i być kołczem i, i, i radzić sobie dalej. Nie, więc tutaj on na pewno nie będzie miał problemu. Poza tym, znaczy, nie wiem, czy on by się nadawał na kastera, bo on nie ma tej energii, tak mi się chociaż wydaje, ale yy, ale na pewno coś, słuchaj, no co w samej organizacji, że to, to wszystko prawie że zbudował, nie? Tak naprawdę, więc. więc no, sobie tym bardziej, że e, można tutaj powiedzieć e, wprost, jeżeli chodzi o ogół, ogół esportowców, e, którzy ogólnie na świecie, wszystkich esportowców, nie mówię tylko o docie, to pan firm zajmuje trzecie miejsce z 2 milionami 383 tysiącami i jakąś lekko ponad 155 dolarami. E, więc dwie duże bańki do przeżycia w Stanach. Dokładnie do końca podejść. życia. No. no, nie wiem. Wiesz, co ktoś tam mówił, że to nie do końca, bo jeszcze jakby tam chciał założyć rodzinę, wybudować dom, to trochę inaczej to wygląda w Stanach, gdzie czytałem na Reddicie takie mądre. Wiem, że ciężko coś mądrego na Reddicie przeczytać, ale czytałem na Reddicie taką mądrą rozkminę na ten temat i w sumie to się sprawdza. Ale zawiesiliśmy się na Firze, życzymy mu na pewno jak najlepiej. Jeżeli ogląda oto do to, a wierzymy, że ogląda, <laughs> to życzymy mu jak najlepiej i. C'est Zobaczymy, kto zajmie jego miejsce, tak? Bo robi się dziura. Y, dziura. Luka się robi w Evil Geniuses. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Tak. Coś, coś... Ja coś od razu, coś ktoś napisał o Artizji, ale... Tak, to wiesz, to że Artizji wróci do IG to jest 100%, bo to jest taki cykl jak z deszczem, wiesz, deszcz opada na ziemię, ziemia spływa do oceanu, ocean paruje, <grym> tak, 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 z, oce tak, to tak, z oceanu się robią chmurki i znowu jest w kółko, wiesz, chmurki przechodzą nad, nad, nad ziemię i tak w kółko i Artizji będzie w secrecie albo będzie w IG. Tym bardziej, że ostatnio wrzucał zdjęcie swojego nowego komputera i zmienił całe peryferie na SteelSeries, który jest sponsorem kogo? IG. Wcześniej, wcześniej grał na innych peryferiach, tam nie będę mówił. Po prostu no, dostał od Steel Series no, nowy komp i tak dalej. Mimo, że tam jest naklejka Secret Artizy, to wiesz, naklejkę można nakleić, zdrapać i tak dalej. A co do emerytury, to kolejny duży weteran, czyli pan mu z Newbie, czyli zwycięzca TI'a, podobnie jak Fear też przechodzi na emeryturę. Tylko tutaj jest inne pytanie, bo on nie powiedział konkretnie, dlaczego przechodzi na emeryturę, po prostu stwierdził, że na nią przechodzi. I już są memy, czy to będzie taka chińska emerytura, w czasie której, bo już wielu chińskich graczy robiło tak, że na pół roku odchodziło z a po pół roku wracali z mniejszymi lub większymi sukcesami, więc ciekawe jak to będzie w, w przypadku Panamu. Hmm, który zwyciężył i Tiaja numer 4 czyli tego najnudniejszego, nastawionego na Deadpool. Nie najnudniejszego, najnudniejszy był drugi, ok. No i, no i w Chinach na pewno na te pieniądze może spokojnie wyżyć wiele, wiele, ale wiele, wiele China lat. w masz dużo większy ten, dużo większy status gwiazdy, że tam po prostu jesteś gwiazdą na miarę tak, celebrytów, tak, największych takich. Tak, pokazujecie telewizję, więc będzie zapraszany do telewizji śniadaniowych. Nie mówię, że firm nie będzie zapraszany, bo pewnie będzie, ale na pewno nie będzie taką gwiazdą w takim stopniu jak, jak mógł. Jeszcze tylko Pracując do Edge'a, to przecież dalej, bo my nagrywamy chwilę przed tym jak Evil jest kolejne tam mają Day 2 ogłoszenie dać. Więc tak, właśnie. Jeszcze nie zdążymy wam powiedzieć. Eee, za półtorej godziny. na stronie evilgeniuses.gg będzie kolejne ogłoszenie jakieś wielkie, pewnie skład swój ogłoszenia. No i chyba tyle, no będzie to ciekawe, bo e, i tak wiemy już kilka zmian. E, kilka no, oni zmian zapowiedzieli. Było, prawda, więc no, nawet ciężko by mi było obstawiać, kto będzie w nowej drużynie, jeżeli taką wam ogłoszę, ciekawe. No, tu niuansów jest sporo, bo Sumail powiedział, że zostaje, a wszyscy wiemy, że Sumail i Fir to w zasadzie jego ojciec i syn, bo Sumail się strasznie jaro Firem, stwierdził kiedyś wręcz, że to jest dla niego, nie wiem, jakiś wzór do naśladowania, mentor i tak dalej, więc jeżeli Fir odchodzi, to nie wiadomo, co będzie z Sumailem. Choć który i tak wydorośla, więc tutaj można mówić o samym Midji jeszcze przez następne pół godziny. My już pół godziny na omawianie skrzynki poświęciliśmy, tak więc żeby to przyspieszyć. przejdziemy po prostu dalej. Um, LGD zmienia swój roster, podali go, swój skład, bo rooster to kurczak yy, Kogut yy, podali swój skład. LGD było zajęło dziewiąte, między 9 a 12 miejscem na ostatnim TI- i w zasadzie wzięli sobie 3 graczy z CDAC Youth, To jest Ame, Maybe, i... E, nie, sorry, maybe był na TA6 w LGD, więc dzieli sobie Ame, Amy, XZ i Victoria. Podpowiednio e, to jest offlaner, support i, i... carry offlaner i support. Piąty gracz jest nieznany póki co, bo MMY ma status nieaktywny, więc 3 dni, 4 dni jeszcze na potwierdzenie tego statusu i zamknięcie zupełnie roostera LGD. E, zostając w klimatach orientalnych, Witch Gaming też przemianowali swój skład, yy, czyli z Witchy Gaming Reborn yy, zrobili, znaczy z Vichy Gaming Youth zrobili Witchy Gaming Reborn, bo oni mają taką manię robienia wszystkiego po dwa razy. I ten główny skład wygląda teraz tak, że gra tam End, Young. DDC, który był, nie wiem czy pamiętacie, na trzecie miejsce zajął na TIU właśnie 2012. Tak, cztery i, gracz. I FY, więc y, mamy tych czterech graczy, i piąta osoba też jak w przypadku LGD jest póki co niepotwierdzona, tam ci wszyscy wolni agenci jeszcze na chińskim rynku działają. I zobaczymy, jak to się Skrystalizuje na koniec No, mocno wyglądają. Z Chin, w każdym bądź razie. No, wyglądają całkiem nieźle i to w sumie fajnie, bo Vici Gaming to zawsze był mocny skład y, z mocnymi graczami. Tam swojego czasu grał e, Ice, Ice, Ice tak samo, którego karierę też śledzę dość, dość bacznie, więc. Um, więc też im kibicuje poniekąd. No i już mówiłeś o Wings czy jeszcze nie, bo na chwileczkę. Wings Straszamy, generalnie, to... ale to pewnie chcesz powiedzieć. Wrócił. Nie zmienia się zwycięskiego składu. I tyle. Więc e, tak jak grali, tak grają, więc wszystkich zwolnili, wszystkich przyjęli. Mówiliśmy o tym, dlaczego zwolnili, dlaczego przyjmują, jak to wygląda, więc nie będziemy do tego wracać. To było dwa odcinki temu, więc jak ktoś chce, to zapraszam. Chodzi o. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to co może chodzić, tak? Więc e, przejdźmy do Filipin, bo tutaj Execration pokazało się ostatnio z mocnej strony, z naprawdę mocnej strony, wygrywając MPGL Southeast Asian Championship, e, a Wygrali go w składzie Abed, czyli Top po Świat. Gabi, który chyba się okaże godlike pakiem, bo to, co zrobił tam ostatnio, to. No, ee... Lepszy chyba niż Raspberry ale... No, brakło, brakło tchu OD Pixelowi, żeby dokończyć zdanie, co się zdarzyło. Nie wiem, pierwszy raz chyba, jak pamiętam. E, poza tym grają jeszcze z DJ-em, e, z panem, który się nazywa Rapi, i z Kimą. E, więc pierwszą z wygraną już w tym sezonie mają na swoim koncie. Zobaczymy, jak im pójdzie. Czarny koń w zasadzie, jeżeli chodzi o ostatniego ti -a. skład tak samo uzupełniony, więc też będę ich obserwował. I polecam Wam, bo tutaj zagrań może być naprawdę, bo to są młodzieniaszki, tak, tak młodzi goście, a grają tak niesamowicie, że tutaj może być tylko lepiej. Chyba że coś się pokraczy albo soduwa uderzy do głowy, w co wątpię, a życzę im jak najlepiej. A tak swoją drogą, to nie wiem, czy oglądaliście z no, angielskiego kasta, ale ta hala cała Mi Wrocław przypominała, nie wiem jak Wam. E, nie widziałem. Coś. Oglądałem, oglądałem ingame i oglądałem tylko powtórki, więc nie, nie, nie zwróciłem hmm. uwagi. Kolejny, mm, kolejny trochę bardziej znany stack, tym bardziej. Yy... Trochę bardziej znany stack ba bardziej znany tak, yy, To skład Kaipi yy, Też prezentujący niesamowitą grę ostatnio Też mający problem, o czym mówiłem ostatnim razem Z zamknięciem swojego składu, bo Fucking Bone 7 nie kliknął w porę yy, Więc udało się przy pomocy Valve Troszkę przepchnąć ten ich skład I wygląda następująco Wspomniany już Bone 7 Dekun, czyli 33 Bo taki ma nikt, nie mylić Wiha, czyli W33 yy, Sing Single, czyli Samsung Czyli Sing Song Ping Pong, czyli yy, Molester Czyli 178 innych ksyw, czyli legendarny Tiny, legendarna Mirana, e, co więcej mało graczy, wszystko kojarzą z Miraną, mało kto go kojarzy z grania Tiny, ma to chyba jego pierwszy taki top hero, jaki był swojego czasu. Do, dokładają do tego Sexy Bumble i Fluffen Staffa. Tutaj w przypadku Fluffen Staffa jest znak zapytania, bo grał do tej pory MDL na pozycji supporta wymieniają go czy na lepszy, czy na gorszy okaże się. E, przez jakiś czas grał z nimi pile i die w ostatnio w kwalifikacjach, które wygrali e, Więc też życzę dużo szczęścia i też chciałbym, żeby Sing wrócił do jakiegoś Competitive Doty, przynajmniej do poziomu Cloud9 tego nie Cloud 9, tylko Cloud9, naprawdę, bo też kibicuję. Zostawiłem Creme de la Creme na sam koniec i Team NP, to jest team takiego bardzo znanego pana lubującego się w mandze, czyli Eternal Envy, czyli Eternal Autism, czyli nazywaj go jak chcesz, czyli albo mam dobre zagrania, albo po prostu daje dupy na całej linii, bo inaczej tego nazwać nie można, można go tylko kochać albo go nienawidzić, nie ma nic pośrodku, jeżeli chodzi o Jackiego. Do tego dobrał AUI 2000, czyli AUI 2 miliony. Zwycięzcy TI5 z Evil Geniuses dokładają mss czyli pana, który grał w Shazam i grał również w Cloud9. Tak samo SVG również grał w SA, Shazam grał w Cloud9 i co mnie zdziwiło, coachował IG na ostatnim TI-u bo od maja do sierpnia był coach'em EG, no i 1437, czyli Cloud9 DC i ostatnio Coach Secret. Więc pierwszy mecz będzie można je oglądać już niedługo, bo za 5 dni pierwszy mecz zagrają 20 września kontra Not Today w Northern Arena Beat Invitational w zamkniętych kwalifikacjach. Więc na Liquipedia doty jest do sprawdzenia co to za turniej. Nie będę się zagłębiał. Zobaczymy jak im pójdzie, kibicuję, bo to może być ciekawy skład. Mam nadzieję, że się nie rozlecą w trzy miesiące, tak jak wszystko, w czym gra Eternal Envy. A na koniec podsumowując i zostając w klimatach streamerów i tak dalej, już ostatni skład, który póki co ma potwierdzony roster, czyli Team Level Up, też nowe, nowy skład na scenie, ale z starymi i znanymi, a przynajmniej jednym znanym graczem, bo Łaga Mama tam gra, czyli powrót mamy do profesjonalnej doty w jego wykonaniu, albo próbę powrotu do profesjonalnej doty. Łaga grał w 100 milionach profesjonalnych teamów, to jest HMMR-owy gracz, dużo dobrych poradników. Ostatnio trochę bardziej caster, ostatnio trochę bardziej analityk dla, dla Volvo i w, na ti też analizował. Dobiera sobie do tego Emperora, 606, Kole, DNZ i Pound P-W-N. Nie jak encyklopedia, tylko jako Pawn, który grał w Team Bad English, a Team Bad English słynął z czego? Bynajmniej nie z tego, że cokolwiek wygrał, było dużo podejrzeń o tym, że handlowali, sobie, no, że ustawiali mecze po prostu. A, Sprzedawali mecze, ustawiali mecze, dużo haków stawianych, e, dragon claw hooków stawianych na nich albo na ich przeciwników na pierwsze 10 killi i tak dalej. No i to takie kile były niesamowite, jak na przykład Huskar wbijał sam na 5 albo pak wbijał sam na 5 i to było takie, mm, może mi skliknął w jednym meczu, ale tych meczy było więcej. Więc Team Bed English niczym więcej nam się nie e, pokazał. To by było tyle, jeżeli chodzi o Dota International, doto. No to tylko jedna rzecz, bo to, to mnie zastanawia dość mocno. Nie wiem, czy patrzyłeś na Invictus Gaming. Tam jest trzech dołączyło trzech graczy, których, mm -hmm. o których nawet Liquipedia nic nie wie. Ciekawe skąd to są ci gracze, skąd się. Bieli? Smurfy. <grych> to mm. mnie zastanawia chyba najbardziej z tego wszystkiego. Dlaczego no mi ludzie... to umknęło? To musiało być jakąś chwilę temu, tak? Wczoraj. No już wiesz, no czy znaczy inaczej, yy, nie patrzyłem na to, dopóki składy nie będą zamknięte. I to nie są potwierdzone to składy jest, na maxa. Te trzy, trzy to osoby wiesz. są potwierdzone, bo już piszą na stronie doto2.com. Nie jest zamknięty skład, ale... tak, tak mówisz, prawda, ale trzy osoby są już wpisane do Invitus Games. Tej... Ale trzy, ale nie pięć. No tak, prawda, ale trzy osoby, które, o których nic nie wie. Widzisz. No, no widzisz, no ale to czy, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, musiał mi to umknąć, zresztą nie czerpię ze strony tej doty, gdzie są roostery wszystkich wiadomości, tylko się posiłkuję trochę inną stroną, więc może dlatego mi to zupełnie umknęło. E, może następnym razem o tym, bo generalnie rzecz biorąc, pff, nawet nie wiem co to za no, nie... Ale to jest też prawdopodobieństwo, że to są na przykład jacyś HMMR-owi y, starzy z, hmm. nie wiem, Chociażby z, z Chin czy z tych regionów orientalnych. Nawet nie wiem, gdzie teraz są te rustery ze zamknięcia, gdzie to się patrzy w to. Na Na też są te osoby, jak też na stronie no, dotarły komfort. Dodali, więc stracili. Dobra. A. Nie, autentycznie, nawet nie widzę, no. gdzie to jest w tym momencie. Okej, okay, jedziemy z Aksem. Yy, polskie do to. Mamy coś w No, to że, ale już pewnie jak ten filmik wyjdzie, no to będzie już koniec zapisów do tego turnieju ogólnoświatowego UESG. No, to tyle jest fajnie, że kto wygra, no to w, za przejazd do Kijowa nie będzie musiał płacić potem na finały też, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najwięcej do samego końca polskich zespołów się jednak zapisze i będziemy mieli co oglądać. 17, czyli w sobotę będą rozgrywki, więc dowiemy się wtedy, kto będzie Polskę reprezentował w tym turnieju. Bardzo ciekawe. Z tego, co wiem, to ATN się zapisało, więc y, raczej wiemy, kto będzie reprezentował. Raczej tak, no ale jak ktoś wie, zaskoczy. Pieniądze, pieniążki łatwe i mów się, dużo nie zapisało. <laughs> nie wiem dlaczego. Mówisz, ale... że łatwe pieniążki? Co pieniążki? Mówisz, że łatwe pieniążki. No tak, jeżeli by się wygrało przy takiej małej ilości drużyn, można zaskoczyć. No, oczywiście. Tak, no, tylko ty nie wiadomo w jakiej formie Aten jest. Po, tylko wiesz, trzeba, trze trzeba wygrać kontra Aten, y, który no, jak na razie jest, jest, nie wiem, ktoś z nimi wygrał, jeśli chodzi o polskie składy w ostatnich latach? Wiesz, no, łatwe pieniążki, tymi pieniążkami, ale, ale tu trzeba pokonać drużynę, która jednak jest, jest na topie w Polsce, no więc y, ja na nich stawiam no, ja liczę na jakieś zyski, <laughs> ale to zobaczymy w sobotę. Więc, e, więc w zasadzie, no, tyle co Wojtek powiedział, jeżeli chodzi o polską dotę. E, przechodzimy do e, pana w Czerwieni. Mm, on jest w Czerwieni, on do jest czerwony, ale chodzi w, w, w innych ciuchach. Dobra, jest czerwony, czyli pan no, ciuchu, w czerwieniu, no, Okej, okay. okay. eee, tym niemniej Aks e, ostatni bohater jego mamy na A, więc e, zamknięcie pewnej epoki. E, oh, o, jak to ładnie powiedziałeś. Tak, zamknięcie pewnej epoki, na szybko o Aksie, jego biografia. E, zaczynał jako zwykły trep w Armii Czerwonej Mgły, jego imię to Mogul Khan, e, no i zamarzyło mu się, że zostanie generałem, więc walka po walce przelewem krwi udowadniał swoją wartość. Fakt, że nigdy nie bał się pozbawić głowy przełożonego, pozwalał mu na szybkie awansy. To jest jeden sposób, żeby robić karierę. W czasie siedmioletniej kampanii Tysiąca Jezior wyróżnił się makabrycznym stylem walki. Jego sława była wprost proporcjonalna do ilości towarzyszy broni, która prędko spadała. W nocy ostatecznego zwycięstwa ogłosił się generałem Czerwonej Mgły i wybrał tytuł Topór, tudzież Aks. Jednak liczba jego żołnierzy wynosiła dokładnie zero. Oczywiście hmm. wielu poległo w walce, ale duża część zginęła z jego ręki. Nie trzeba dodawać, że żołnierze zbojkotowali jego dowództwo, ale dla Aksa nie ma to najmniejszego znaczenia, gdyż wie, że jednoosobowa armia jest najlepsza. Dlaczego? Because there is no team in Aks. Bardzo ładnie. I tak właśnie Aks stoi. Teraz Marcin Wam w standardzie przekaże trochę więcej o tym bohaterze i będziemy omawiać skillę. Aks, czyli bohater, który jest Mili. Jego głównym atrybutem to jest siła 25 zaczyna, agility to 20, inteligencja 18, czyli nie grzeszy za bardzo. Ale jest jednym z ulubionych postaci, których ludzie grają, no bo to jest ktoś, kto po prostu wpada gdzieś i, i robi rozpierduchę, co jest naj, najprzyjemniejsze w, tym, w tej grze. Kim jest Aks? Aks jest inicjatorem, Aks jest twardzielem, Aks jest. Yy... Junglerem, tak, jest poniekąd junglerem. Dopisałbym tutaj jeszcze teraz offlanerem, bo to też wdzięczna rola dla niego na Dual Offlane. Mówiłeś Disabler tak? Tak, tak, no bo ma nuka w postaci jego ulta, którego mówimy szerzej za chwilę. No i przy okazji, przy którymś tam buffie zmiana obrażeń z, obro z obrotów na pure damage, to też mhm. sprawiła, że jest tym bardziej Disablerem. W połączeniu z kalem no to już zupełnie. Co możemy powiedzieć o Aksie? Aks, Kuwa, ja lubię grać z jest naprawdę fajnym bohaterem, Ta. bardzo łatwo się nim dżungluje, jest wdzięcznym bohaterem, żeby się nauczyć dżunglować, można tak powiedzieć. Nie tak bardzo jak jakiś bohater, który ma samony, czyli nie jak Nature's Prophet, czy jak Chen, chociaż nie, nie uczcie się Chenem dżunglować, bo to nie jest fajny bohater. Na dzień dobry, może, Windre, może Enchantress prędzej, ale to przy innej okazji. Yy, co do Axa... Chcę więcej powiedzieć. Helta na dzień dobry 200, bohater nastawiony na siłę, z tego co widzę bardzo dobry przyrost umiejętności na, yy, na, na poziom, bo 2,5 punkta siły, mhm. 2 i punkta agility i 0,6 yy, inteligencji. A Aksowi nie trzeba many, więc tutaj jest ta kwestia, wiadomo, że yy, przy jakimś tam combo, czy jeżeli faktycznie zestawiony przeciwko komuś, kto, kto to manę wysysa, będzie miał problem ze, z kombem, bo jego mana pool jest w zasadzie żaden. Mhm. Ale też jego skilly nie potrzebują dużo many, o czym za chwilę się przekonamy, co sobie za chwilę opowiemy i powiemy jak to ma mniej więcej wyglądać. Mówimy sobie w zasadzie te dwa aspekty, no bo inaczej się Axa nie da grać. Da się go grać z Offlane'a i da się go grać z dżungli, tak? gdzieś wychodząc dość szybko, mając blinka, broń Boże, nie kurwa shadow blade'a. <laughs> bo to nie ma sensu. Nie róbcie sobie takich rzeczy, nie róbcie swojemu teamowi takich rzeczy. Naprawdę, Blink jest 100 razy lepszy: mniejsze cooldowny, lepsza inicjacja i lepsza ucieczka. A nie, ale razu, nie, a nie razu dzięki Bogu nie spotkałem się z, z Aksem w mojej grze, który miał Shadow Blade. No naprawdę. Okay. <laughs> nie wiem, boję się, no ale ok, sprawdzę, jak to wygląda ogólnie, ale e, pierwszy skill. Może Wojtek, bo siedzi tak cicho, nam coś opowie o, tym, o, o pierwszym skillu Aksa. To znaczy, czyli Call. Aks drwi z najbliższych jednostek przeciwnika, zmuszając je do ataku, podczas gdy on otrzymuje premię do pancerza na czas trwania umiejętności. No czyli um, skill, który no, um, zmusza przeciwnika do tego, żeby atakował aksa w określonym promieniu. To jest 300 jednostek. E, I to jest o tyle fajne, że wtedy nic się nie da zrobić. Musisz bić tego aksa i koniec. Eee, no, tylko mówiliście o tej manie, ale dość ten berserk skoro tam kosztuje od 80 na samym początku do 110 na ostatnim poziomie, więc to troszeczkę jest, a jednak przecież ten promień jego się nie, e, nie zwiększa. Chociaż nie wiem, czy dobrze, bo tutaj widzę na stronie obrażeń jest 0,000. <laughs> e, dziwne, e, że to zadaje na każdym poziomie. No i czas trwania, wiadomo, im, dłu im wyższy poziom, trwa, trwa dłużej. Bardzo, bardzo fajny skill i dlatego szczególnie jest blink dagger potrzebny, żeby z zaskoczenia wskoczyć i tego kola znaczy, to jest jego takie typowe kombo, tylko że raz, ty hejt mówiłeś, że z Aksem, tutaj z Maną nie ma problemu. Ja zawsze mam problemy z Maną, jeśli chodzi o niego. No, w sumie tak. Bo zawsze drejape i potem, wiesz, trzeba chwilę poczekać, aż, aż ci ten. Dla, dlatego w momencie, kiedy Lotus Orb na nim się pojawił w ogóle ten item i został jest standardowym buildem, tak jakby do, do Aksa, to daje bardzo, bardzo dużo, tylko że trochę za późno. No ale mniejszo z tym. Pierwszy skill i kombinacja oczywiście. Z Blade Mailem jest cudowna, więc tutaj polecamy, ale to dalej. No to może ja polecę do Battle Hunger, który jest drugim skillem AXA. Range 750, więc dość długi range. Damage per second, który robi to nie jest duży, bo jest 16, 24, 32 i 40. Ale tutaj najważniejsze, że ma move speed slow 12%. Więc... On, odejmujesz y, przeciwnikowi 12% do, do ucieczki, a dla siebie dodajesz 12%, więc razem 24% y, dopadasz go, krzyczysz i, i, za, i, i tłuczesz go strasznie. Także to jest bardzo fajny, bardzo fajny skill, właśnie jeśli nie masz na początku, jak Wojtek mówił Blinka, to pomaga, żeby, się, żeby wypozycjonować się do bazerki z Co tutaj dodatkowego mogę o tym skillu powiedzieć Ym, cooldown. Stakują się efekty. Jeżeli masz dwóch wrogów pod efektem e, Cola, Battle Hunger Sphere oczywiście, to masz e, movement speed nie 12, tylko 24%, bo się stakują. Oh. A można to zrobić przy poziomie czwartym i tylko przy poziomie czwartym, bo wtedy jest cooldown 5 sekundowy, a czas trwania to jest na każdym poziomie 10 sekund. Yy, więc można mieć no, maksymalnie dwóch wrogów, chyba że tam jakoś będziemy się bawić w matematykę typu, nie wiem, oktaryna plus y, czakra plus coś tam jeszcze, ale nie będziemy się w to bawić, więc y, można mieć dwóch wrogów, czyli można jeszcze szybciej śmigać. No standardowo wbijasz, łapiesz kogoś w kola, rzucasz na jedną osobę battle hunger, odpalasz y, blade maila i biegniesz w stronę swoich sojuszników, gdzie oni zaczynają bić przeciwnika, a na koniec jeszcze odpalasz ulta na japę frajerowi i zgarniasz killa, tak? No. Dwie ważne rzeczy jeszcze co do tego skilla, to że zniszczenie budynku usuwa efekt tego Battlehangera i ważniejsza rzecz, jednostki, na które rzucono Battlehanger, nie mogą zostać dobite, czyli nie czekamy sobie tak jak na Ulti Duma i dobijamy swojego przyjaciela, tego się nie da jednak tutaj dobić e, kolei, jeżeli jest pod tym efektem. No. Nie można dobić tak samo jak... Znaczy inaczej niż w przypadku Daggera, Kłopy. Poza tym ściągają takie... Nawet Midasa wystarczy użyć nawet, jeżeli masz Midasa, żeby pozbyć się Battlehangera, bo trzeba zabić jakąś wrogą jednostkę, żeby się go pozbyć z... wrogą albo neutralną z, z siebie, tak? Przez te 10 sekund. Maksymalne obrażenia, jakie zadaje, to jest 160 na pierwszym poziomie, do 400 przed redukcją na czwartym poziomie, więc tych obrażeń wcale nie jest tak mało na dobrą sprawę bo jest ich trochę. Tak, no nie jest, tylko że w tym momencie, jak on to już ma na czwartym y, poziomie, a to ostatni levelujesz, więc masz poziom tam 14 z mniej więcej tyle samo, y, więc mm. to nie jest już tak, tak efektywne. A widziałeś kiedyś builda na Battle Hunger właśnie? Nie. Jest, je, je, jest zabawny i właśnie na dual of lane albo nie daj Boże na triple of lane, y, no jest, jest irytujący jak cholera, bo rzucisz na takiego supporta i co ma support zrobić? No. Idzie do lasu dobijać creepy, albo kradnie creepy twojemu carry, swojemu carry. To trochę racja. No więc można to tak rozwijać. To jest bardzo niszowy build, gdzieś tam jeszcze z jakichś odmentów go wyciągnąłem tak, teraz. I właśnie tutaj też najważniejsze, bo, bo też mówiliście o tym. E, używanie Death Pactu, Devourer, czyli um, Ult y, Klingsa, Devourer y, Duma, y, Demonic Conver Conversion to będzie y, Boże Enigma. Enigmy. Tak jest. I Majdas y, wszystkie ściągają, ale także jak zabijesz Klipa, y, tak? Dokładnie, no. swojego albo neutralnego. Tak, więc jak dostaniesz Battle Hero. Albo bohatera, to... cokolwiek chce co zabijesz. No, trzeba zabijać. no y Dobra, wszystko, trzeci skill. Trzeci skill to jest y Counter Helix, czyli to, dlaczego Axe w ogóle istnieje. E Spin to win, bitches. Tak jest. I to jest to jest jeden z tych skili, który jest, potrafi być tak frustrujący, tak cholernie frustrujący czasami. Bo wiesz, że powinieneś zabić tego bohatera, a on ci akurat tego nie zrobi, bo szansa na, na obrot to jest 20%. No i oczywiście jako szansa to nie zawsze, nie zawsze ci wejdzie wtedy, kiedy powinno. A czasami wchodzi w kompletnie idiotycznych momentach trzy razy pod rząd, więc to jest takiej. Tym bardziej. No mów, sorry, bo się wcisnę. Nie, nie, mów, mów, mów. Tym bardziej, że od kilku patrzy, gdzie AX był trochę mniej używany, zaczął być trochę bardziej używany, bo teraz używa e, pseudo-randomowości, e, czyli PRD. I to jest e, pff, wdzięczne do omówienia, ale kiedyś indziej, bo to jest trochę zagmatwane. A to nie, nie jest będziemy... to samo co 17%, w sensie, że zmienili, bo kiedyś, i tak samo było z Tak, tak, tak. PA to, jest to samo co 17%, że, że kiedyś I się stakowało. Eee, no dokładnie tak. Eee, A i to samo dlaczego persona od... niektórzy nie lubią grać Ja bo na przykład jeszcze prosi, dlaczego niektórzy nie lubią grać w Katana taką planszówkę, nie wiem, czy graliście. Nie. Gdzie masz. No, gdzie rzuty koską decydują o tym, czy dostajesz zasoby, czy nie dostajesz zasobów, więc mhm. no, Też jest randomowość też nie jest dla takich ludzi, którzy mają short temper jak ja, bo <laughs> robisz flip the table, bierzesz wszystkich po japie i idziesz gdzie indziej. No nie lubię pseudorandomowości, ale w przypadku AXA można to wybaczyć, bo zazwyczaj kręci się tak jak się powinien kręcić. Albo się nie kręci. Tutaj takie fajne można tipsy powiedzieć, jeżeli ktoś nie jest na linii, jest na linii, jesteś na linii i chcesz się obracać częściej, czyli chcesz na sobie skupić uwagę przeciwników, tudzież creepów, a nie masz kogo zaatakować, bo nie ma bohatera, więc nie możesz agro creepów ściągnąć, to kliknij do bohatera na innej linii i zatrzymaj się, albo kliknij do bohatera na innej linii i idź w kierunku creepów przeciwnika, to zaczniesz się kręcić, bo zaczną cię atakować, bo zmiana agro jest co dwie sekundy. Więc tutaj taka podpowiedź jeszcze mała, jeżeli chodzi o linię. Nie działa to oczywiście z neutralami, bo neutralem mają trochę inną agro, zupełnie inną agro, ale to jakby ktoś nie wiedział, to można tak próbować. Tak jest i teraz tutaj nie działa na ataki, nie, znaczy jak bezpośrednio atakujecie Luna, no to, to oczywiście się kręcisz, ale jak odbije się Moon Glaive, to to już w tym momencie nie działa. Tak samo Death Ward nie, na Death Ward nie działa, na Speed Meduzy nie działa i Flag Cannon też nie powoduje, że się będziesz obracał. Dokładnie tak. Ale za to na przykład y, już y, Weavera pajączki, znaczy Weavera mrówki cię atakują i możesz się kręcić. Y, tak samo jak możesz się kręcić z już Dagera P. Jak ciebie rzuci to możesz się obrócić. Ewentualnie może dostać krytyka za 1000 i zdechnąć od razu i odinstalować dotę. Ale tego nikomu nie hmm, życzymy. Y, no i teraz ult, więc może hejt ty weźmiesz, bo by zabrali ci wszystkie. Nie spoko. jeszcze tylko dodam, że Counter Helix, tak jak mówiłem na początku, jest e, pure damageem, czyli jest najlepszym tak damageem, jaki może być. To też było sporym buffem dla Axa, bo do tej pory wcześniej był chyba fizycznym, z tego co pamiętam. Ale mniejsza o to. A Culling Blade to jest e, jego ulti. Y, działa w taki sposób, że. Y, bum, jest pewna bum, granica. Bum, bum, jest tak pewna działa. granica. <laughs> e, dokładnie tak. E, jest pewna granica, od której Ax. E, jak działa, Whitku? Ja tak zawsze jak strzelam kontr yeah. kochanie grajda, to BUM zawsze ja mówię. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. fair enough. Więc działa w takiej zasadzie, że jak ktoś ma mało HP, klikasz R, klikasz na niego i BUM i nie ma gościa. Kasuje go od na pierwszym poziomie 250 życia, 325 na drugim, 400 na trzecim. Yy, odpowiednio, jak masz aganima na pierwszym poziomie, to jest. Nie ma żaganima na pierwszym poziomie, nieważne. To jest yy, 300, próg, 425, i 550. Więc yy, od tego progu yy, momentalnie yy, się umiera. A jeżeli Aks złapie kogoś i, yy, yy, i zabije tym ultem, to nie traci wtedy many. Dostaje movement speed bonus 30%. Yy, atak, yy, atakuje szybciej o 30% yy, i w zasadzie. Co tutaj więcej powiedzieć? Nic więcej no, nie można powiedzieć. Dlatego to jest wtedy tak piękne, jak ci kiedykolwiek uda to zrobić aksem, gdzie tak właśnie jednego wykończysz, drugiego wykończysz, trzeciego wykończysz, czwarty ucieka, jeszcze dalszy ladek. Och, to jest piękne, to jest tak wspaniałe uczucie, to jest jeden z najlepszych bohaterów, jeśli chodzi o takie rzeczy. No, można porównać do dobrego Black hole albo do RP Magnusa, też dobrze rzuconego, ale i tak nic nie daje takich danków, właśnie jak axem Tak robisz po kolei jeden dunk, drugi dunk, trzeci dunk. No bo 180 many to jest niewiele, aczkolwiek w przypadku axa to jest trochę. Yy, tym niemniej 180 many wystarczy, żeby zabić 4 przeciwników, jeżeli mają odpowiednio mało HPK, dlatego Aks się na przykład fajnie sprawdza z Ancient Operation, ale to o tym powiemy za chwilę. Yy, więc te danki robione przez axa co z nimi? kupera radości, nimi? No, kupę radości, radości no. Tak, dokładnie. Tak. Kuper radości. Jeżeli masz aganima, to możesz również używać wtedy na... nie tylko na bohaterach, ale na innych jednostkach. Normalnie też możesz używać na innych jednostkach, ale wtedy ci się włącza cooldown, tak? Który jest 75, 65 lub 55, a za aganimem to zawsze jest 6 sekund. Czyli to tak, jakbyś kogoś zabił, to możesz momentalnie od razu w zasadzie rzucić Calling Blade'a kolejnego. Tak jest. W przypadku bohaterów, bo w przypadku jednostek neutralnych, tudzież creepów przeciwnika, to jest 6 sekund, więc zabijesz creepa, a następnego możesz zabić za 6 sekund, ale wtedy jest 180 many tracone. Zaganimem nie. I to jest magical damage, tak? Tak, to jest magical damage, ale to jest magical ze specjalnym przyrostkiem HP removal. Mhm. Czyli, e, czyli przechodzi założę przez się, te... Tak, założy się, że tutaj jeszcze dojdzie do tego site of, site jeszcze parę innych, ale to tak, innym no, razem. Linkenem można to odbić, ale BKB tutaj nie pomaga, z tego co widzę. Tak, piersuje BKB. A linken po prostu rozprasza efekt, czyli cel jest uchroniony. No i jak grać aksem? Tutaj. Y Pójdę trochę dalej, bo ktoś zadał pytanie, czy polecacie AXA na początek. Nie, bo nauczycie się grać dżunglerami, a dżunglerami się nie gra w Dota. Chcecie dżunglerów, w Ja, ja na wam dobra. tylko powiem, bo to jest akurat, to jest jeden, to jest mój pierwszy mecz w Dotę. Otwarłem, znaczy zainstalowałem to w oczywiście Ax pierwsze, czym, czym zagrałem. I, I zaraz te statystyki, które nie wiem, czy kiedyś wam mówiłem, ale pewnie tak. Już do tabafie sobie sprawdzę ten mecz. Mój pierwszy mecz yy, Axem to było 1-27 i 2. Okay. Yy, no i wtedy jeszcze byłem takim nubem, że nawet nie wiedziałem, co to są buty, więc nic nie kupiłem w tym, w tym całym meczu. Po prostu jak teraz na to patrzę, to, to płacz. To było, dwa, to było aż 4 lata temu. Jezus Mariusz. Ty nie grałeś w pierwszą Dota, nie? Nie, ja, ja w ogóle nie. W A, ogóle to jest pierwsza moba, jaką kiedykolwiek, y, do jakiejkolwiek usiadłem. Wiesz, ja wcześniej grałem okay. w Counter Strike i tego typu rzeczy. Y, no i Dota y, to był... miłość od pierwszego wejrzenia. To jest pierwszy w ogóle tego typu gra, jaką grałem i... No i jak widać, no... Addiction. Nice, nice. Bardzo ładne wspomnienia. Ja mam trochę inne, bo nie pamiętam swojego pierwszego meczu z pierwszej Dota, ale pamiętam, że grałem tam cholernie dużo o Teachisa i Elisha z takimi dziwnymi temami, albo... Zresztą nieważne. E, wracając do AXA... E... No okej, okay, jak już musicie iść do dżungli i... a już jest tam <grywki> Legion Commander, a tak strasznie chcecie być w dżungli, żeby już w ogóle przegrać ten mecz i bierzecie tego AXA, żeby tam iść. No to co można kupić? Można kupić Stout Shield, można kupić Ring of Protection i Tango, ale teraz z racji, że mamy... Co teraz mamy? Teraz mamy ten taki ładny przedmiot, którego nigdy nie pamiętam jak się nazywa. E, oczywiście Iron Talon to można sobie mhm. kupić siekierkę, żeby bić szybciej, można to pokombinować. Iron Branche, Tango, tutaj standardowo nie ma jednego startu dobrego. Ja osobiście grając Axa, zawsze idę e, Stout Shield i Ring of Protection, pomijam na nim zupełnie e, Iron Talon, bo jednak liczę na to, że będzie się kręcił na tyle dobrze, że mi się uda że mi się uda e, dość sprawnie te, te kampy zabijać, i stakować i tak dalej. Więc Ring of Protection, a dla te, dlaczego Ring of Protection? Bo później robię tranquile. To jest mm, y tak. i tak i nie. To zależy, bo można zostawić brązowe buty, można zrobić tranquile, bo pozwalają ci zrzucić je na ziemię i mieć dobry regen i zostawać w lesie na tyle długo, żeby jak najszybciej, no nie wiem, siódma minuta bling, ósma minuta bling może zrobić bez problemu. Bez problemu, naprawdę. Nie trzeba być jest. geniuszem yy, farmienia, wystarczy wiedzieć, kiedy zestakować sobie kampa i mieć te buty, ewentualnie tangosy. Jak już jest bardzo słabo, to jakąś salwę i naprawdę 7-8 minut to powinien być szósty poziom i bling i włączasz się do gry. A później, a co robimy później na aksie właśnie? To już... Wiesz co, ja mam ostatnio właśnie ostatni swój mecz dla, yy, ten, dla odróżnienia, który naprawdę wyszedł mi wzorowo i, i uważam, że, że to jest do czego dążysz jeśli chodzi o AXA w drugiej minucie już nie wiem jakim cudem miałem tranquille w ósmej minucie miałem Blinka, po czym zrobiłem oczywiście Blade Maila, który jest standardową następną yy, rzeczą na, yy, na, rzecz, na Aksie. W 23 minucie miałem już Lotus Orba Potem zrobiłem najpierw, o, najpierw zrobiłem hard of tarask. No i, i byłem nie do zniszczenia, więc skończyłem MET 16,020 tym razem, więc, więc naprawdę no, polecam nieodłącznie. No. Bo, znaczy ja mam, ja w zasadzie większością bohaterów staram się grać bardziej utility, jeżeli to są jacyś tam junglerzy. Dlatego też na przykład nie dżungluję Leg Legion Commanderem, bo on nie może być utility, nie zrobisz na nim meki albo nie zrobisz na nim. No, pipe'a jeszcze okej, okay, jakoś tam by ale Legion Commander z meką to jest jakiś zupełny waste. Więc na no, Aksie, tak jak ty mówisz, tranquile Blink. Yy, Blade Mail to zależy od ustawiania przeciwnika. Jeżeli jest dużo right clickerów, to wtedy jak najbardziej tak, jeżeli nie to czasami vanguard żeby mm. jak najszybciej zrobić y, dla ludzi y, żeby jak najszybciej zrobić jak to się nazywa crimson garda crimson garda mm. więc y, to przede wszystkim Hello. Ale to tak samo się, to, to, to tak, samo się to tak samo się łączy z tym, że musi być te prawe kliki są, bo Crimson Guard blokuje ataki fizyczne i fizyczne obrażenia, tak samo jak Blade Mail, więc tutaj na dwoje babka wróżyła, tak? pomijając Blade Maila i mając pewność, że szybko zrobimy Vanguarda i później Crimson Guarda można ich. To można bezpośrednio Blade Mail i dopiero chwilę później Crimson Guard. A później to już jest uff, cała masa zajebistych itemów dla AXA. Mm. Już Marcin wspomniał chociażby Hard of Tarask, jest pipe, to już pipe i Crimson Guard to już w ogóle jest coś mega YouTube utility axem do tego dokładając sobie shivę na przykład. Jeżeli masz trochę więcej hajsu, to aganim scepter. Assault yy, kurias, jeżeli nie masz takiego bohatera, który by to nosił, też się przydaje, jeżeli masz raid right clickerów w teamie. Halbarda, yy, Lotus Orb, yy, Jezus, wszystko na axie się da zrobić. Forstaff, Wladimir, Eul, yy, co jeszcze mogę wymienić? BKB, Mjolnir, na Boga wszystko. Nawet Manta się przyda, bo iluzje też się kręcą, jak się atakuje, więc... Nie ma chyba i temu na akcji, by był zły. Dagon, tak. Dagon jest dobry na każdym. Tylko trzeba jedną rzecz pod podkreślić. Jeśli aksem trzeba grać dość agresywnie, bo Axe w late game spada troszeczkę ze swoją, tak jakby jak się już wyfarmią kary w przeciwnej drużynie to nie będzie już ich tak łatwo zabić, więc Axem jeśli gracie, musicie dużo robić w mid game ie. to jest naprawdę mid game hero, taki early i mid game bo potem na końcu on czasami po prostu nie jest już tak aktywny i nie potrafi zrobić tyle damage'u także nie wiem, to jest moje takie, takie tutaj dygresja jeśli chodzi o, o niego ale też twoim zadaniem nie jest do końca to, żeby zabić tam kogoś, gdzieś dobić ewentualnie zrobić zamieszanie jak najbardziej, zadać sporo do meczu też. Ale od zabijania masz kery, od zabijania masz miderów i w zasadzie całą resztę tutaj łatajstwa. A nie, w zasadzie masz tylko kery i miderów ewentualnie od zabijania, więc masz im pomóc. Dlatego moim zdaniem AX dobry na Utility jak najbardziej. Yy... Można iść też bardziej samolubnie, tak, robiąc właśnie to, jak tutaj powiedział Marcin, hard, hard of taras, bo wtedy ten regen będzie miał niesamowity. Będziesz twardym po prostu sukiencem, który wbija w środek, stoi tak długo, aż wszyscy padną. Z przeciwników, oczywiście. Ale ja jednak wolę te utility buildy, bo są ciekawsze, moim zdaniem. Wojtek, bo tak siedzisz dzisiaj cicho. Hmm. Znaczy, najlepsze co może się z trafić, to jak jest rzeczywiście w tej dżungli, patrzysz na runę, a tam double damage. I to już jest ten. To już jest ping. To już jest ping. Nie nieprawda. Nieprawda. Dla aksa najważniejsza jest regeneracja, runa regeneracji. No ja bym wolał iluzję, właśnie dlatego, że przy full HP mogę sobie farmić trzy kampy jednocześnie. Naprawdę. No Wysyłam tak. jedną iluzję na jeden kamp, drugą iluzję na drugi camp, jeżeli będę miał farta, no to easy camp iluzją spokojnie na trzecim poziomie zrobisz solo. Hard campa nie, ale jeżeli będziesz się dobrze kręcił, to do połowy go obijesz i tylko przyjdziesz i go dobijesz. Więc runa iluzji na Aksie jest na propsie, moim zdaniem. E jeśli chodzi o kontry, to przeciwko Aksowi dobry jest Ursa, Tiny, Spectra, Timbersaw, Doom oraz Dragon Knight, tak na, samym, na samej górze. A Aks jest dobry przeciwko, wszyscy wiemy to doskonale, jak Dazzle rzuci swój Shallow Grave, to i wtedy ten ult i tak przechodzi przez ten Shallow Grave, to jest tak. To jest jedna z tych takich rzeczy, za których żyjesz i, i grasz aksem. Brudmaderka, no bo oczywiście jak wskoczysz i pajączki na siebie weźmiesz, to naprawdę, och, ile farmy leci, to jest masakra. Przeciwko Slarkowi jest bardzo dobry, a Slark ostatnio w tej mecie jest, jest wybierany często, więc to jest, to jest miła kontra. Na Bristlebacka jest dobry, na Troll'a, Warlorda także jest dobry, bo pomimo tego, że, że on cię zastanuje, to i tak się obrócisz. Tak się obraca, nawet ze I ważne na piece, bo ja tak patrzę statystyki. Na 345 tysięcy meczy, co jest ogromną ilością, 54% Aks wygrywa z fantastycznym systemem. No, ja Ogromna to, liczba. Dla, dla ciekawostki, wyciągnąłem akurat FIRA yy, konto yy, na Dota yy, i FIR na Aksie ma jeden z wyższych procentów, jeśli chodzi o o wszystkich w Zotabafie, bo czekaj ile on tutaj miał? Chyba ponad 60% Aksem nie miał jakoś super dużo meczy na tym kącie co teraz ma, ale... ale 60 kilka procent cholera teraz mi to uciekło. Na akcie też trudno jest mieć jakiś super wysoki win. Rate, bo, to, bo to jest, wiesz, no ty robisz swoje, ale potrzebujesz mieć właśnie z czego tak, jak mówię, w late game trochę, trochę swoich, żeby team wszedł i jak ty skupisz na sobie całą agresję przeciwnej drużyny, żeby oni weszli w tym momencie po, po, do, po, po wykańczali to tu ty zaczniesz. Więc tutaj też akcję jako takim solo, to, to on, no, zrobi trochę, ale nie wszystko. Firma 63,8 83% na aksie. Czyli nie jakoś. Relacji. Nie tak ogólnie patrzyłem. Najwięcej meczy, jakie znalazłem to tutaj, Koleś ma 1500, prawie meczy na aksie. Jego winrate 61%. No i buildy dokładnie tak jak mówiliśmy. Tranquille, Blade Mail, Blink Dagger, no i potem to co ty mówiłeś: Crimson Guard. Ej, bo tak mówiłem, że żebyście nie robili Shadow Blade'a na akcji. A patrzę i zrobiłem raz Silver edge na aksie. Ale, ale zrobiłem go przeciwko PJ, więc to w słusznej tej, no tak. w słusznej sprawie. Nie, że jakiś tam fan build, ale, ale zrobiłem, okej, okay, nie nieważne, znaczy, ale on, nie róbcie tego. On jest rewelacyjny, nie naprawdę. Przyjemność grania Axem jest straszna, szczególnie jak ci zaczyna wychodzić. Tylko trzeba umieć też wyczuć ten moment i tą okazję, w którą wchodzisz przeciwnika, szczególnie jeśli oni są pod Towerem, na przykład, i, i, i jest ich dużo skupionych w jednym miejscu. Skakujesz od palas Blade, Maila krzyczysz i naprawdę, i potem tylko dankujesz to, co to, 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 to jeszcze stoi. Yy, jak, jak nie polecam dla, dla takich super nowicjuszy, tak jak jak, trochę, jak się nauczyć nim grać, to naprawdę jest Friday jak cholera. No i przy okazji ma kupę naprawdę świetnie wyglądających itemów, jak chociażby Koraptor, mm -hmm. jego topory. Większość z wygląda fucking awesome, więc samych setów ma 14, gotowych setów, tak. Eee, mm -hmm. A itemów ma pff, drugie tyle, mały Blink Dagger, eee, 3 Immortale. Więc też można się pochwalić czapkami na Aksie. Bo można. No. Tak, y fajne kwestie ma w docie. Szczególnie tak. mi się podoba <laughs> jak jest Heksowany Ax is not Ax. Dobrze <laughs> no, się z tego świeja. Ca ma całą gamę zajebistych responsów. To trzeba przyznać dobrze Wojtek. Jest! No. So many skulls to cleave. So many bodies to throw on the pile. A, jeszcze tak właśnie mówiąc, bo Axe, Disruptor i Warlock są z jednego plemienia, które się nazywa e, Oglodi, więc też jakieś tam e, semi-post-warcraftowe orki, mm, nazwane w docie 2 Oglodi. Te same noski, te same, ten sam odcień opalenizny, więc można się było tego domyślić. Dobra, i. Y Szybkie, y, szybkie Wasze pytania, bo tylko było y, kilka. Y, mieliśmy. Y, graliście trochę. Y, coś widzicie o Underlordzie jako kary? Nie. Właśnie, powiem ci tak. Ostatnio miałem dwa mecze zupełnie różne z Underlordem. Miałem do tej pory win rate 100% i to nawet w takim meczu, gdzie naprawdę był beznadziejny. I ponieważ nasz kary nie robił nic, przerobiłem się na kary. I, I w late game jest tak cholernie trudno zrobić coś przeciwko Underlordowi. Nawet jak wiesz, wychodzisz na high ground, jak on zje tych kilka creepów, strasznie ciężko przeciw niemu grać. I, i jak już to odpuszczowaliśmy i wygraliśmy ten mecz. Po czym miałem jeszcze jeden mecz, gdzie grałem jako offlane yy, i, i team nic po prostu nie zrobił, znaczy ja też w tym meczu nic nie zrobiłem, ale byłem tak stłamszony, pierwszy raz byłem tak stłamszonym tym bohaterem i, i trochę już nie myślę, że jest tak bardzo ob bo jak, jak jest dobrze skontrowany, to, to no nie da się wiele nim zrobić. A skyrat mi chyba bardzo dobrze kontru, skontrował, także tutaj polecam jako, jako kontra. Jako kary, nie wiem, nie, myślę, że, że nie. Nie. Ale dlaczego? Po prostu nie. nie. Bo jest yy, nie wiem, 100 milionów lepszych, yy, a przynajmniej 20 lepszych no, no robią to samo lepiej niż Underlord i. Ale okej, okay. dobra, no to ale teraz powiedzmy w ten sposób. Zrób takim yy, Underlordzie właśnie kliwa yy, jakiegoś, żeby on miał. Sven ma makliwa. Proszę. Ale mów dalej. Swen makliwa. Na dzień dobry, nie musi go no, robić. Mów dalej. Ja rozumiem, tylko że jeśli ty masz. I sami zabija cały team od szóstego poziomu. <laughs> mm -hmm. Okej, okay. dobrze, ale nie może się w w, w, wskoczyć gdziekolwiek chce w danym momencie, chwycić wszystkich, którzy są w jednym miejscu, rzucić na nich kupę damage'u i jeszcze ich potem lać z, 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 z nie wiem, tam 200, dodatkowym 100 damage'u, no. O nie, no, Sven hmm. może, no dobra. Ale. Tak, 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 no, tak. tak. tak, tak okay. może. I może to zrobić szybciej niż Underlord. W sensie we wcześniejszej fazie gry niż Underlord. No dobra, no ale nic nie robi tyle damage, co Sven w tej grze, no taka jest prawda. No, może pijeka, która jest super swarmiona. Y, jak... Burnout. Nie, Duna... czy tyle nie zrobi. Okay. Znaczy, nie, no mamy, okay, mamy co do tego zupełnie inne poglądy, moim nie, zdaniem. Co, nie, po prostu próbuję jakoś, nie wiem, po, po, postawić Znaczy, nie zupełnie... na carry, ale na semi carry, tak jak powiedziałeś, że w późniejszej fazie mm -hmm. gry, jak da ci się trochę miejsca i jak już przestajesz być offlanerem, tudzież supportem i kupisz trochę więcej wardów, to masz potencjał do zadawania cholernie dużej ilości obrażeń. To jest podobnie, jakbym mógł powiedzieć, to nie jest to samo, ale podobnie jak z silencerem, tak? Jak zaczynasz z jak, jako jakiś support, a jak już nakradniesz trochę tej inteligencji, sobie te ze dwa itemy, to po prostu zaczynasz bić jak ciężarówka, po prostu i bijesz i bijesz i bijesz i to jest niesamowite, te glewia są u silencera, tak? Mhm. To jest zupełnie tak samo, w moim tak mi się wydaje, znaczy tak bym to porównał jak z Underlordem. Ten damage impact może być naprawdę niesamowicie wielki, plus kilka itemów takich właśnie pomagających teamowi yy, i jesteś unfucking beatable. Plus ten escape, yy, nawet zestunowany możesz wyciągnąć przeciwników yy, do swojego, do swojej fontany, do sojuszników do swojej fontany. No nigdy inny nie ma takiego potencjału. Wiesz, ale... Nie na curry, nie Właśnie. Okej, okay, dobra, no to ty się z tą zgodzę, że nie na kery, tylko na takiego właśnie semi i pushera, bo straszny potencjał do puszowania. W momencie, kiedy wygra, da, się, da, da się radę wygrać teamfighta, i jeszcze masz ulta, momentalnie idziesz na linię, gdzie jest najbardziej spuszowana, i przechodzisz przez wieże jak masło, naprawdę. Tutaj w tym jest zarąbisty. No, to w sumie, tutaj w sumie racja. Jako, jako pusher dodatkowo, jakby ktoś jeszcze dobrał Tinkera do tego, to już po 600, tak? Może mm. można się bawić na całego, pushować dwie linie, jakieś profety i tak dalej. No, no, dlaczego nie? Ale nie, nie sądzę, że był dobry na curry. Może faktycznie ktoś kiedyś znaczy, stwierdzi, że nie mam racji, ale... Powiem Ci nie. tak, poczekajmy do pierwszych jakiegoś dużego turnieju. I pierwszy raz, kiedy on będzie już wejdzie do Captain Moda, wtedy do, dopiero zobaczymy, podejrzewam, potencjał tego bohatera. No. Bo, bo będzie tak jak zwykle: ktoś otworzy nasze oczy na to, co można nim zrobić. Ja no, poczekajmy, aż Wings Gaming nim zagra. Okay. <laughs> Szczerze, naprawdę uważam, że tak. Uważam, że tak, bo, bo to Ci będzie. Ci goście są niesamowici, więc. Będzie jakaś sieczka. Jest 110, 110 bohaterów w grze. Wings Gaming mają Hero Pool. 120 każdy z nich, więc grają każdym i grają w zupełnie różny sposób. Tylko niech nie grają pudżem, na no Boga błagam. Dosz, kujowocz, ich pudż jest gorszy niż mój pudż, więc. Uh, not like this. Tam jeszcze było jedno pytanie: Czy polecamy grać z tego co pamiętam Aksem? Tak, nie tak, odpowiedziałem. tak. Yy, nie. No to właśnie, no mówiłeś na początku yy, i też to, ja do tego nawiązywałem, że no na początek yy, nie jest to najprostsze... To znaczy... Słuchaj, ten bohater jest prosty jak budowa cepa, tylko trzeba wiedzieć kilka mechanik, jak go używać, żeby, żeby hmm. nim grać. Czy nie? Potencjalnie jest fajne do nauczenia się, chociażby, jeżeli jesteś w dżungli, kiedy stakować kampy, żeby jak najlepiej farmić, jak rzucać itemy na ziemię, żeby ci ich nikt nie ukradł, tudzież nie zabił. Map awareness, tak? Bo w dżungli mm -hmm. masz tyle czasu, patrzysz na swój pasek zdrowia, ale też patrzysz na mapę, co się dzieje. Więc tego nie wiem, jak się mówi po polsku map awareness przeglądu mapy. O, przeglądu mapy, pozwala ci się nauczyć. Więc A to może być fajne na to. To początek. w ogóle jest temat. Ty nawiążesz do tego już ktoś raz jak mówimy o, o, o tym, że w dżungli, jak jesteś w dżungli, to pierwsze co powinnaś robić, to tak naprawdę okej, okay, ty tam bo ty nudna jest dżungla tak naprawdę. Robisz to samo w każdym kampie. Powinnaś patrzeć wszystko, co, co się dzieje. Ja najbardziej nawidzę y, jak ktoś AFK y, w dżungli po prostu farmi. Nie patrzy zupełnie, co się dzieje na linii, nie patrzy, co się dzieje na midzie, ma wszystko w dupie, zrobi sobie tego blinka y, i potem może jeszcze robi następne itemy, bo, bo, bo są ludzie, którzy nie wyjdą po blinku Aksem z dżungli, bo mają to w dupie i dopiero po blink mailu chcą się włączyć do, do gry, gdzie to już troszeczkę jest troszkę za późno, a to jest no, właśnie... frustrujące jak cholera. Hm. To jest, to jest właśnie ten problem, że to nie są dobrzy dżunglerzy, bo ma, mamy zupełnie inne pojęcie o, o dżunglerach, bo mm. ja się coś brutalnie nauczyłem, bo miałem sporo tak jak mówiłem, Furionem, który nie robił nic do 20 minut i później zaczął puszować przeciwnika. Jeżeli mój team w postaci czterech innych graczy radził sobie przez te 20 minut, no to zapuszywaliśmy ich na śmierć, bo Furionowi w 20 minut wystarczy, zrobi wszystko, tak, po prostu zrobi wszystko, będzie miał wszystko. I zapuszuję przeciwnika, tak? A, ale to wychodziło lub nie wychodziło, więc zmieniłem podejście, musiałem się nauczyć jakoś ładnie grać. I dżungler ma tak wiele czasu na patrzenie na mapę, na mm -hmm. patrzenie co się dzieje na liniach, na włączenie się w grę, że trzeba to wykorzystać, i dobrze jest to wykorzystać. Ale nie a krótko i na temat, nie AX na pierwszą postać. Nie, 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 nie. Tak samo jak nie Underlord na Kerry. Są <gry> dzisiaj dwa razy na nie, ale na sorry. Wojtku. Może ty coś z twojej strony, bo że, zagadaliśmy cię na śmierć <laughs> Właśnie, właśnie też myślę, że Ax na nie. Chociaż nie wiem, czy czytaliście też ten poradnik na jednej ze stron ktoś polecał nawet Invokera na. Jako dla nowych graczy, tak. co zdębiałem, tak trochę powiem. Jeżeli ale... się nauczysz grać Inwokerem, nauczysz się grać wszystkim na dobrą sprawę. Yy, więc to może być takie rzut na głęboką wodę i uciepływać synek. Ale no, życzę powodzenia, nie... granie 50 gier, żeby moje... przegrać na dzień dobry. Bardzo proste pytanie. Czy uważasz, że ktoś Inwokerem w taką tak trudną grę jak Dota na dzień dobry tyle kłód pod nogi sobie rzucić, to troszeczkę możesz się sfrustrować i rzucić w cholerę całą grę? Tak no naprawdę. To nawet nie chodzi o, 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 o twój brak mechanicznego skillu, ale o to, jak odbiorą cię twoi sojusznicy, to no, i dostaniesz to, tyle, to tyle hejtu na, na siebie i pomyje się, wyleją, że chyba jeżeli ktoś nie ma y, twardej skóry, to nie ogarnie i <laughs> I, I chyba odinstaluję grę, bo takie przypadki też mogą się zdarzyć, tak? Bo wi wiadomo, jak działają toksyny w internecie, więc tak naprawdę w akcie masz trzy skille i, i każde z nich jest dość prosty do opanowania. No, jednego rzucasz i wszyscy cię piją, drugiego rzucasz, żeby zwolnić kogoś, a trzecim go zabijasz. No i to jest, i to jest tyle, więc y, tylko do tego dochodzi Blink, dochodzi Blade Mail, potem Lotus Orb, też Crimson Guard. Ale tu są już rzeczy takie naprawdę dość. No, to też prosta sprawa jest. Nim najlepiej, najbardziej y, tutaj chodzi o to, żeby znaleźć swój moment do inicjacji. Bo, jak za długo posiedzisz w dżungli, to nie zrobisz nic później. Tak, więc ty też i trzeba, trzeba troszeczkę pograć, żeby wiedzieć, jak, jak i kiedy włączać się w tę grę. I też my cały czas mówimy o nim jako o, o junglerze, ale jako offlaner. On się dobrze paruje z czymkolwiek, co go uleczy i u, u, z Duslem, utrzyma i z doktorem. Z, dokładnie, z, Omienightem. z Omienightem, bo też do tego dochodzi damage do Omninite'a. Więc to są kombosy, którą zarżniecie linię. Nie wiem, czy na pewno mieliście takie gry, że ktoś wam wchodzi za wieżę w piątej minucie już bez problemu, no i to będzie prawdopodobnie Axe i Ja no. dzisiaj z kumplami wiele grałem gier Axe plus Trend Protector plus Dazzle. 20 minut jest GG. No. Nawet mniej. Więc na taką agresję on jest do tego zdolny i tu to, to też bardzo łatwo jest wygrać linię i zahukać yy, kary przeciwnika, bo to przeważnie właśnie na offline tak, tak, taki dual yy, pójdzie. No i, i, i to też jest fajnie, tylko to, to też trzeba już opanować, wiedzieć, yy, że ma się dobrego supporta, który rzuci tego heala wtedy, kiedy jest potrzebny, bo też czasami gra się z... Yy, Solo, i, i, i trafisz na jakiegoś takiego Dazzle albo niego, mnie, że po prostu rzuci na siebie Grave'a w momencie, kiedy powinna na ciebie rzucić, nie? No ale to no, jest tak. inna rzecz. No więc cóż, będziemy powoli albo nie powoli zmierzali yy, ku końcowi. Yy, więcej pytań chyba się nie pojawiło. Nie wiem, czy tam ci ludzie, którzy zadają pytania, się zgłaszają po sete, a mogą się zgłaszać Zgłaszają gościem, się, dostają yy, coś w przyszłym tygodniu. Mamy zamiar. Na pewno setcik, ten, o którym mówiłeś, yy, do. Do, do tego, no, do snajpera mhm. będzie, będzie do, do przejęcia, więc zadajcie pytania. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, to piszcie, jeśli nie, to też piszcie chętnie, jak szczerze krytyczyzm jakikolwiek przyjmujemy, bo to No tylko taki z argumentami, a nie taki, no, że tak, jest to no to czy, i tyle, wiesz, bo w sumie. W sumie fajnie, że jesteśmy głównym, to wpasowujemy <grym> się bardzo w polską Dotę i nie odstajemy od niej za bardzo, więc, więc okej, okay, ale jak ktoś napisze, że jesteśmy głównym, bo jesteśmy głównym i tyle, no to generalnie może wydupcać, tak. i, i to tyle. Wiesz, to jest jak, tak, się ja, ja, ja się z tego to, tak bardzo, bardzo ludzi śmiałem, jest bo, bo dużo, No po fajny, prostu, nie. To, to, to nie chcę gadają. no Mi się, tak, bardzo, mi się bardzo podoba polskie podejście i teraz je poznaję, właśnie mam okazję je poznawać przy okazji Overwatcha, gdzie w Docie jak robisz coś swojego, to jak to każdy pisze, po co to robisz, nikt tego nie ogląda, w Overwatchu każdy ci klepie po, dosłownie, mam przyjemność grać z ludźmi z reprezentacji, grać z ludźmi z reprezentacji Polski, komentować, współpracować z nimi i to nie jest tak na zasadzie tutaj, że jak ktoś pisze, czy nie zagrasz z ludźmi po prostu, a my to pokazujemy to on mówi tak, a to nie, raczej się nie zdarzy w polskiej docie jeszcze za szybko. Przynajmniej nie nam, bo, bo nam jest trochę ciężej, ale w Overwatchu to wygląda zupełnie inaczej, trochę inne ego, trochę inne IQ, więc... Ej. To się wytnie, to wiesz, to mówię do was, nie mówię tego do widzów oczywiście. Bo no generalnie polska dota jest cudowna i tak dalej i, i, i tyle, nie dobra. No to powiedzieliśmy chyba wszystko za na dzisiaj. Za tydzień za tydzień. O, o, za jedziemy, jeden z najlepszych z B. Suportów miderów Tak, można pikować od razu i idź do Kibla na dwie minuty, zrobić herbatę, przejść i zacząć grę i wygrać. Gdzie ty robisz herbatę, Wojtek? Najwyraźniej w no, i to No No dobra, nie jestem. Dobra, także dzięki co? bardzo. Ja już żegnamy się z wami na ten tydzień. Tak, jest. spokojnej nocy i za, za pół godziny, no nie za pół godziny, no za pół godziny będzie wiadomo, co z IG. Także stay, stay focused. Na co stawiasz? Nie wiem. Na Artiziego VG. Właśnie też mi się wydaje, dobra. Brek na jak tak będzie, ale stałem na Artiziego VG. Dobra, no to żegnamy się na razie. Majcie się hey.